Dzień dobry wieczór, witam Was wszystkich serdecznie ponownie w naszych spotkaniach dotyczących Waszych zapytań o sprawy duchowe. Tym razem odkopujemy naszą serię, która dość dawno nie pojawiała się na kanale, czyli serię poświęconą snom. Jako że dzisiejszy temat, czyli motyw wcielania albo motyw wcieleń, przedstawiany i występujący w naszych snach i w Waszych snach, co widać w Waszych zapytaniach, jest motywem przeplatającym się z drugą serią duszą, stąd też ta dzisiejsze nagranie, jak i kolejne nagrania dotyczące motywu wcielenia będą oznaczone jako wspólne dla obu serii. I tak, część z Was pewnie już zauważyła, na kanale mamy pewne oznaczenia dotyczące tego, jaki jest cykl kolejnych nagrań. Możecie je odnaleźć oczywiście na playlistach i oglądanie w playlistach jest ułatwieniem, a przy okazji wpływa na pozycjonowanie kanału, co jest tak naprawdę pomocne, dlatego że kanał wtedy dociera do większej ilości potencjalnych odbiorców, a staram się podzielić swoimi informacjami, swoją wiedzą z czasów uczenia się i nie tylko, z jak najszerszym gronem odbiorców. W drugiej kwestii same oznaczenia kolorystyczne, jak i infografiki mają Wam pomóc odnaleźć treści z konkretnego działu w momencie, kiedy interesujecie się tylko i wyłącznie jakimś jednym konkretnym zagadnieniem, na przykład snem. Drugą kwestią, którą chciałem zaznaczyć, to wskazanie Waszej i skierowanie Waszej uwagi na fakt, że będę wykorzystywał przy najbliższych nagraniach poświęconych temu właśnie zagadnieniu, czyli motywowi wcielenia, ilustracji przygotowanych przez konkretnych artystów. Jednego z nich już dobrze znacie i jest to artysta ukrywający się pod nickiem Banishment, którego ilustracje często reprezentują serię Dusza i przedstawiają postacie przechodzące przez pasy, ulice, które zdają się być tak naprawdę nie przejściem dla pieszych przez jezdnię, ale przejściem przez życie, przez jakieś gwiezdne drogi. A drugim rysownikiem, który dzisiaj się będzie pojawiał, a właściwie zakładam, że rysowniczką, jest Yajirushi, nazywana czasami Chanoma, do której prac będę Was szczególnie serdecznie odsyłał i zachęcał. Wiem, że większość słuchaczy czy widzów tego kanału zazwyczaj nie zwraca uwagi lub nigdy wcześniej poza moim kanałem nie spotkała się z stylem mangowym czy generalnie rysunkami mangowymi i nie odsyłam Was do mangi. Natomiast do ilustracji w wykonaniu Chanomy serdecznie Was odsyłam z tego względu, że doskonale ilustrują one i komentują pewne poważne wyzwania i trudności współczesnego świata, w szczególności wyzwania norm społecznych, oczekiwań społecznych, procesów związanych z mediami społecznościowymi, z cybernetyzacją, industrializacją i innymi troskami życia codziennego. Wydaje mi się, że wielu z Was może odnaleźć w jej lub jego rysunkach specyficzną, niezwykle trafną, a przy okazji mocno symboliczną formę nawiązującą, czy też korespondującą z problemami, z którymi mierzymy się codziennie, takimi jak oczekiwania otoczenia, takimi jak chociażby presja w internecie, zalew informacyjny, tego typu zagadnienia. A z drugiej strony Chanoma bardzo często dotyka swoimi pracami kwestii, które poruszamy tu na kanale, czyli kwestii dotyczących sensu egzystencji, tego, czy my tu jesteśmy faktycznie tylko raz, czy może jesteśmy już kilkanaście razy. Jeśli faktycznie wcielenia się powtarzają, to jak one wyglądają, jakie są między nimi korespondencje. I w pracach tego artysty, tej artystki, można odnaleźć niezwykle wiele korelacji do naszych audycji, do rozważań, które tutaj popełniamy, a także po prostu zaproszeń do tego, żeby przez chwilę się pochylić i zastanowić. Tak, standardowo w tym miejscu kończę ogłoszenia, natomiast chcę zwrócić Waszą uwagę, że w najbliższym czasie będę się starał, aby w opisach każdego z moich nagrań pojawiały się odniesienia do artystów, których ilustracje dobieram do zilustrowania
czy to zagadnień, które omawiamy, czy po prostu do miniaturek, bo tak, miniaturki zazwyczaj nie są przypadkowe. Tak, są być może one na pierwszy rzut oka troszeczkę przepełnione, natomiast obejmują one po pierwsze kod kolorystyczny dla poszczególnych serii, który ma Wam ułatwiać nawigację na kanale. Po drugie, logotyp naszego kanału, za którego przygotowanie dziękuję bardzo serdecznie jednej ze słuchaczy, czyli Iwie, której zresztą zawdzięczamy to, że powiedzmy sobie szczerze, estetyczność miniaturek wzrosła dramatycznie. Niemniej wszystkie te zagadnienia wymieniłem dlatego, że chciałem Was po prostu nakierować na warte obejrzenia, warte doświadczenia, ilustracje, które będą mocno odnosić się do motywów wcielenia i motywów, które dotyczą generalnie zagadnień związanych ze snem i z duszą. Kiedy mamy już zagadnienia otwierające za sobą, przechodzimy płynnie do Waszych pytań i do Waszych zagadnień. Bo tak, w dzisiejszym nagraniu, czy też w założeniu dzisiejszego spotkania, chcę odnieść się ponownie do Waszych pytań. I tak, są one z komentarzy, nie z czatu. Czat jest również notowany, choć ostatnio troszeczkę mniej na bieżąco, ale w pierwszej kolejności wchodzą oczywiście na warsztat pytania bezpośrednio z Waszej aktywności w komentarzach. I tak, bierzemy poprawkę na to, że nie są one odpowiadane idealnie zaraz po napisaniu. Czasami trzeba zaczekać na to, żeby zostały zaadresowane w oddzielnej audycji, tak jak dzisiaj. Niemniej prędzej czy później na pewno znajdziecie na kanale odpowiedzi na Wasze zadane pytania. Stąd też nie krępujcie się i pytania umiejscowiajcie w komentarzach. Jeżeli ktoś ma odczucie skrępowania, no to pozostaje tylko i wyłącznie forma kontaktu bezpośredniego, chociażby za pośrednictwem Discorda, tak? Tam najszybciej, a w przeciwnym razie mailowo, choć tam wybitnie wolno. Ok, w tym momencie przechodzimy do części właściwej, czyli sen a motyw wcielenia, początek naszej nowej serii, a dokładniej nowego motywu omawianego w ramach serii sen. Zatem, jedna z czytelniczek przesłała komentarz, który podzieliłem na dwie części. Drugą część komentarza znajdziecie niedługo w oddzielnym nagraniu związanym z motywem prekognicji, czy prekognicją szerzej rozumianą. Natomiast dzisiaj odniesiemy się do snów jej córki. Motyw wcielania. Odnośnie reinkarnacji miała taki sen, który zrobił na niej ogromne wrażenie. Nie mogła po tym dojść do siebie. Śniło się jej bowiem, że czeka na wcielenie wraz z grupą osób, jakby przyjaciół. I oni wszyscy stoją przed takimi wielkimi drzwiami i czekają, podobnie jak na przykład przed wejściem na egzamin, gdzie wchodzi się pojedynczo, a reszta czeka na swoją kolejkę. I oni żegnają się z tą osobą, która wchodzi. Ogólnie wszyscy są tam zdenerwowani, także aż się trzęsą ze strachu i często wzajemnie się pocieszają słowami: jakoś to będzie, damy radę, wszystko będzie dobrze i tak dalej. Dla części z Was prawdopodobnie ten sen może wydawać się znajomy. Sam motyw, na który tutaj szczególnie postawimy nacisk, to motyw dotyczący wielkich drzwi. Wspomniałem Wam niedawno na naszych audycjach na żywo, zarówno tych z Michałem, jak i kilka razy w przeszłości w moich samodzielnych audycjach, o tym, że jest coś takiego jak pałac przejść, pałac oczekiwania, czy też niektórzy nazywają to zamkiem albo bramami oczekiwania. Generalnie w doświadczeniach, czy to sennych, czy to doświadczeniach zaświatowych, które są dla Was dostępne, czy to właśnie w postaci już po odejściu, czy w trakcie podróży za pośrednictwem snu, w momencie, gdy docieracie do szczególnego miejsca w pierwszym planie dolnym, określanym czasami terminem Gehenny,
o którym to na kanale już możecie odnaleźć jedno z nagrań zatytułowane Sanzi lub Rzeka Styx. Jest to dość solidne nagranie na temat zarówno samej Gehenny, jak i jej geografii. Jest ono z cyklu Geografia Hermetyka i z jakichś powodów musi być wybitnie dobre, ze względu na to, że algorytm YouTube'a, jak i ręczny sprawdzacz uznali, że jest ono kategorycznie oburzające i nie powinniście go słuchać. Jest to tyle ciekawe, że jest to nagranie, w którym ograniczyłem się i nie dzieliłem się absolutnie żadnymi swoimi przemyśleniami, a i wyłącznie przygotowałem opracowanie porównujące tradycyjną wizję Styksu oraz rzeki Sanzi na podstawie mitologii oraz literatury dotyczącej tego obszaru w historiografii, a także po prostu literaturze krajów, czy to europejskich, czy to dalekowschodnich. W tym wypadku mowa oczywiście przede wszystkim o tradycji chińskiej i wietnamskiej. Jednakże zostało to nagranie uznane za nieprawomyślne i to dzisiaj jest napiętnowane tym, że cenzor uznał, iż chyba warto je obejrzeć. Stąd też serdecznie Was do niego odsyłam i uśmiecham się i troszeczkę pozdrawiam tutaj pana lub panią weryfikatora, do którego trafi prawdopodobnie również to nagranie, o to, żeby przychylnym okiem spojrzeli na nagranie dotyczące rzeki Styx. Dlaczego odbiegam troszeczkę od tematu? Dlatego, że jest to wbrew pozorom bardzo powiązane z treścią snu. Najbardziej kluczowym motywem, który tu został zaznaczony, są wielkie drzwi. W momencie, gdy opowiadam o Pałacu Przejścia, czy w momencie, kiedy będę Wam go przybliżał wszystkim, o czym obiecuję zrobić w najbliższym czasie audycję. Podejrzewam, że kolejna audycja po tej, którą teraz nagrywam na OFF-ie, to będzie audycja właśnie poświęcona trzem drzwiom. To, czego mi brakuje, to po pierwsze mam już przygotowanych kilka ilustracji, które pokazują wspomnienia rysowników, którym się tam zdarzyło dotrzeć, tak? Dlatego, że artyści podróżują, doświadczają sennie, a następnie to, co zapamiętali, przekazują często w formie rysunkowej. Z tego względu tak istotnym elementem naszego kanału są ilustracje i dlatego tyle czasu im poświęciliśmy na samym wstępie dzisiejszego nagrania. Niemniej, to, na co chciałbym Wam zwrócić uwagę, to to, że mamy tutaj odniesienie do trzech bram, trzech wrót. Jednych wrót, które są związane z naszym własnym wyborem, z decyzją o wcieleniu i pełną kontrolą nad wcieleniem. Drugich wrót, jak podejrzewam właśnie w tym wypadku, w tym śnie, mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju wspomnieniem drugich wrót, czyli miejsca, gdzie dobrowolnie, z własnej intencji, z własnej woli poddajemy się pewnego rodzaju osądowi. W szczegółach opowiem Wam, jak wygląda ta ocena, ten osąd, jaki ma wpływ i jakie są następstwa potencjalnego poddania się tej ocenie, ale o tym już w oddzielnej audycji, żeby nie robić spoilera. Natomiast trzecia ścieżka, czyli trzecie drzwi, to zazwyczaj te drzwi, przez które nas ktoś inny przeprowadza. I aby odnieść się do tego konkretnego motywu wcielenia, konkretnego snu, należałoby wskazać, że autorka, a dokładniej córka autorki, miała do czynienia ze snem, który można porównać do wspomnienia. Podejrzewam, że w tym wypadku bardziej miała do czynienia z przypomnieniem sobie jednego ze wcześniejszych doświadczeń, być może przed obecnym wcieleniem, a być może w poprzednich wcieleniach, które odbywała. Wiemy obecnie o co najmniej jednym, czyli obecnie przeżywanym. Niemniej, samo wspomnienie jest dość charakterystyczne. Jest to obraz, który wielu z nas gdzieś tam w podświadomości ma. On wraca czasami w postaci lękowego snu przed egzaminem, lękowego snu przed tym, co czeka nas za drzwiami. Zresztą wokół tego buduje się bardzo duże napięcie i odczucie stresowe, którego potrafimy doświadczyć na co dzień. Zauważcie, że bardzo często napotykamy się na nagrania, w których ludzie opowiadają o swoim przykrym doświadczeniu, którym było stanięcie przed drzwiami, za którymi czeka ich trudna rozmowa. Jedną z przywar czy chorób wielu osób jest celowe, zamierzone i rozmyślne odsuwanie
trudnych rozmów czy zagadnień, które wiemy już, że nie będą dla nas przyjemne w naszym własnym odczuciu, podejrzeniu i przekonaniu. Pozdrawiam to wszystkich tych, od których ja osobiście świadomie lub nieświadomie uciekam, szczególnie ciebie, Darku. W takich sytuacjach zdarza się nam, że odczuwamy niezwykłe, silne wrażenie stresu, podenerwowania, czy wręcz strachu przed tym, co czeka nas za drzwiami. I skąd się pojawia ten lęk? W ogóle z czego on wynika? Większość osób stara się go racjonalizować. Natomiast to, że akurat właśnie zamknięte drzwi i to nieświadomość, a raczej świadomość tego, że jesteśmy niepewni, nie wiemy, co czeka nas za tymi drzwiami. Czyli mamy świadomość tego, że czeka nas coś nowego, coś niespodziewanego i to potencjalnie może być nieprzyjemne, generuje w nas strach i obawę. Niektórzy próbują ją utożsamiać z obawą przed nieznajomym, przed czymś nowym, przed czymś poza naszą kontrolą i czymś, na co zdawać by się mogło, nie mamy wpływu. Natomiast gdyby faktycznie można było tak tylko sensownie i tak prozaicznie wyjaśnić, czemu źródłem strachu są drzwi, przed którymi stoimy, wrota, przed którymi stoimy, to trzeba by było podważyć równocześnie odczucia i emocjonalny stan ludzi, którzy odczuwają entuzjastyczne, pełne energii i wręcz niesamowite, radosne podekscytowanie związane z rozpoczęciem nowego rozdziału w swoim życiu, z jakimś nowym projektem albo przykładowo z nową przygodą, nową podróżą, które, uwaga, uwaga, bardzo często zaczynają się od otwarcia drzwi przed sobą lub otwarcia okna. I zauważcie, że podświadomie, na poziomie głębokim, gdy patrzymy na wizerunek, czy kojarzymy wizerunek okna, lub gdy kojarzymy i patrzymy na wizerunek ramy obrazu, krótko mówiąc, widzimy ramę i utożsamiamy ją z tym, że w środku będzie jakiś obraz, mamy w stosunku do tego już przygotowane, silne i raczej pozytywne odczucie oczekiwania. Okno kojarzy nam się z czymś pozytywnym zazwyczaj, czymś, co prezentuje nam szersze spektrum. Krótko mówiąc, rozgania tą nieświadomość tego, co będzie za chwilę, bo przez to okno możemy zobaczyć, co nas czeka, możemy w pewnym stopniu zdecydować się i podjąć decyzję, żeby się zawrócić, nie otwierać tego okna albo wybrać inne okno z krajobrazem, który nam się bardziej podoba. I teraz prawdopodobnie dla części osób będzie zaskoczeniem, ale fakt naszego specyficznego nastawienia z jednej strony do wizerunku okna, z drugiej strony do motywu ramy obrazu, tej, na której rozwiesza się dopiero właściwe płótno, no i w końcu nasza niezwykle naturalnie pojawiająca się obawa przed zamkniętymi drzwiami, przed zamkniętymi wrotami, zwykle sporymi, wielkimi, masywnymi, one wiążą się z okresem wcielania, a mianowicie wiążą się z tą konkretną chwilą, kiedy dokonujemy wyboru, jak będziemy się i czy będziemy się wcielać. I teraz ten konkretny przypadek, który tu został opisany, domniemając, że nie dotyczy on bezpośrednio samodzielnego wcielenia konkretnie córki autorki, ale miała ona możliwość w trakcie swojej sennej podróży znaleźć się w pałacu oczekiwania i wmieszać się w grupę osób, które oczekują na kolejne wcielenie. I te osoby przyszły tutaj grupą przyjazną. To jest dokładnie to, o czym wam zawsze opowiadałem, kiedy wspominałem o tym, co się nazywa więziami karmicznymi, które ja wyjaśniam, że działają kompletnie inaczej niż większość internetu new age'owo lightworkingowego. Podkreślam, nie krytykuję lightworkingu, natomiast new age'a jak najbardziej. Tam zazwyczaj słyszycie, że więzi karmiczne to negatywne powiązania, które powodują, że nie możecie się stąd uwolnić, jesteście uwięzieni i tak dalej, i tak dalej.
dobrze wiecie, jaki jest mój stosunek do samej tezy tego, że jesteście więźniami. Będę to wielokrotnie jeszcze rozwijał i poszerzał. Natomiast jak podkreślam wam, jeśli ktoś się zgodzi na to, by przyjąć mentalność więźnia, to będzie więźniem we swoim własnym życiu na co dzień. Jeśli człowiek się zaś z tym nie godzi, jego życie po pierwsze zawsze będzie ciekawsze, a po drugie będzie miał na nie realny wpływ. I tutaj odsyłam was do tej całej potężnej kinematografii, w której ludzie przybywający w celi często są bardziej wolni od tych, którzy tą celę pilnują. I to chyba był chociażby więzień z Shawshank? Nie, Zielona Mila, tak, Zielona Mila. I kilka innych filmów myślę, że znajdziecie, natomiast na pewno Zielona Mila to jest taki ładny dokument, w którym możecie sobie, czy pewnego rodzaju przypowieść o tym, jak zrozumieć kwestię więzienia. Natomiast to, co chcę w kontekście tego konkretnego motywu wcielania podkreślić dla was, to to, że zarówno motyw drzwi jest jak najbardziej odbiciem rzeczywistego miejsca wyróżnianego na mapie geografii hermetyki, czyli mapie planarnej, ścieżce elementów składowych, które wpływają na to, jak funkcjonuje nasza rzeczywistość, jak funkcjonuje nasz świat wewnątrz tego symulakrum, które ja określam pieszczotliwie terminem pudełka. A wielu z was używa określenia symulacja. I ja osobiście wiele razy wam podkreślam, że określenie symulacja jest za wąskie, jest za małe. Dlatego, że symulakrum oddaje faktyczną naturę pudełka. W sensie, symulakrum to coś, co naśladuje rzeczywisty świat do tego stopnia, na ile to jest mu tylko możliwe, i wewnątrz jednego symulakrum mogą się odbywać niezliczone warianty symulacji, które znowu tłumaczą nam wszystkie, po pierwsze, doświadczenia wymiarów, czyli różnych wariantów istniejącego planu materialnego, w którym żyjemy, jak również pozwalają nam doświadczać innych planów, zarówno w trakcie snu, jak i w innych okolicznościach. Ale o tym są inne działy naszego kanału. W tym wypadku, w wypadku snu, mówimy konkretnie, i tego konkretnego snu, mówimy konkretnie o doświadczeniu wcielania. I przyjmując, że bohaterka tego snu, narratorka tego snu, wyłącznie widziała innych, no to ona zawędrowała do Pałacu Oczekiwań, Pałacu Wcieleń, zobaczyła grupę osób, grupę dusz, które oczekują zasadniczo na, tu powinienem zrobić malutką poprawkę, grupę wcieleń, a nie dusz, dlatego że tu mówimy o na tym etapie mówimy jeszcze o jednostkowych wcieleniach, czyli o ciałach duchowych ze świadomością, pamięcią i tak dalej. Więc te wcielenia oczekują na drzwi, po których jeszcze nie wiedzą lub nie pamiętają, czego się spodziewać. To jest niezwykle istotne, dlatego że zasadniczo nasz lęk wynika z faktu, że my nie rozumiemy, nie pojmujemy swoje współcześnie, a dokładniej ówcześnie sytuacji. Mianowicie, już w sumie poprawnie powiedziałem, bo my nie pojmujemy sytuacji, w której znajdujemy się współcześnie, czyli w chwili obecnej, jak i ówcześnie w momencie, gdy staniemy przed tymi drzwiami. Bo gdy stajemy przed tymi drzwiami, zazwyczaj jest to okres bezpośrednio po naszej śmierci. Jeżeli ktoś trafia do miejsca, którym jest Pałac Wcieleń i zazwyczaj jest tam doprowadzony przez jednego z duchów, który go odnajdzie, duchów tutaj używam cudzysłowia, mam na myśli istoty duchowe, konkretnie psychopompów. O psychopompach znajdziecie więcej informacji zarówno w cyklu sen, jak i w cyklu dusza. Wiem, że dobre duszyczki z kanału mają już znaleziony i wyszczególniony fragment, w którym mówię o psychopompach, więc myślę, że on się pojawi w komentarzach. Tutaj serdecznie zwracam się z prośbą do słuchaczy z Discorda. Wiem, że grupa już znalazła ten fragment o psychopompach. Proszę go tu przeklejcie. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba ty, Kasiu, ostatnio o ten motyw pytałaś i tam sobie poradziliście, więc prosiłbym, żebyście go umieścili w komentarzach. Natomiast psychopomp może pełnić funkcję czy osoby, która jest przewodnikiem lub metodą, środkiem transportu po planach, albo może pełnić funkcję naszej cudzysłowiowej, zwyczajowej śmierci. Przy czym on wam nie odbiera życia,
on przychodzi was uświadomić, że ten okres, w którym wasze ciało materialne żyło, się zakończył. A to, co wy teraz przeżywacie, to ten legendarny proces śmierci. I w tamtym momencie tenże psychopomp, czyli przewodnik, pełni funkcję, którą w Japonii określa się shikigami, czyli cudzysłowo bóstwo śmierci, przy czym ono jest oczekiwane i oceniane jako ktoś pożądany, ktoś, kto jest opiekunem zbłąkanych osób, osób, których wcielenie się zbłąkało, nieświadome tego, gdzie się pojawiło, gdzie jest. Mianowicie, co się z nim dzieje. I to jest sytuacja, w której czasami się znajdujemy. Sytuacja, w której nie wiemy, czy jesteśmy nieprzygotowani do swojej śmierci, w konsekwencji czego niestety umieramy, odchodzimy, no i bardzo szybko potrzebujemy wsparcia, tego, żeby ktoś nas przeprowadził, zaprowadził gdzieś, gdzie rzeczywiście czeka na nas nasze kolejne życie. I ta funkcja, tą rolę pełnią właśnie psychopompowie. A żebyśmy sobie oswoili się i poradzili z procesem, którym jest odchodzenie, najpierw prowadzą nas do przestrzeni planu, w którym odbywa się ten proces, którym jest właśnie pierwszy plan podziemny, czyli Gehenna. Następnie prowadzą nas na wybrzeże rzeki Styx, inaczej nazywanej jako Sanzi, i przez tą rzekę nas przeprawiają. Tutaj pojawia się postać między innymi Haronów, czyli, bo nie tylko jednego Harona, czyli postaci odpowiedzialnych za przeprowadzenie procesu odchodzenia od materii. Procesu, w którym w pewnym stopniu oczyszcza się wasze ciało duchowe do tego stopnia, że możecie przeżywać już uwolnieni od obciążenia ciała materialnego. Co ważne, po przekroczeniu tej rzeki nie ma powrotu do tego samego ciała, do tego samego wcielenia. I zazwyczaj przez rzekę przeprawiamy się już po upływie około 3 dni, czasami okres dłuższy. Zwykle kultury dają na to od 30 do 40 dni, czasem 44, rzadziej 90. To jest ten słynny, legendarny okres żałoby. Natomiast zanim dojdzie do samej przeprawy przez rzekę, czy zanim udamy się na tą potencjalną przeprawę, częstokroć trafiamy do pałacu wcieleń, pałacu wyboru. I w tymże pałacu, w tym pałacu oczekiwania, stojąc w wielkiej sali, cały czas możemy czuć ten niepokój, o którym pisze autorka snu, a dokładniej narratorka snu. I ona miała okazję zobaczyć, jak grupa osób, które odnalazły się, które były powiązane we wcieleniu, których najprawdopodobniej dusze zdecydowały się na wspólne wcielenie, albo po prostu razem odeszły. Na przykład, i tutaj biorąc pod uwagę tę sytuację, obstawiam, że mogła być to sytuacja chociażby grupy osób, które zginęły wspólnie w jakimś wypadku komunikacyjnym. To by tłumaczyło bliskie powiązania i wzajemny lęk o siebie. Niemniej te postacie, bojąc się, nie wiedzą czego się spodziewać, zaś zapewnienia i uspokojenia psychopompa mówiącego im spokojnie, to naturalny proces, zaraz się wszystkiego dowiesz, za tymi drzwiami znajdziesz odpowiedzi. I jest dla wielu z nich niezbyt uspokajający, wręcz przeciwnie, buduje się napięcie, przerażenie, niepewność dotycząca tego, czy to, co za drzwiami, będzie dla nas dobre. Zwłaszcza, że psychopomp udziela nam informacji o tym, że będziemy dowiadywać się, jakie czekają nas potencjalnie zaświaty, czy czekają nas zaświaty, czy czeka nas kolejne wcielenie, albo jeszcze inny scenariusz. I to jest powód, dla którego tak często porównuje się wejście na rozmowę o pracę, czy na trudny egzamin właśnie za takimi wielkimi drzwiami. Powiem wam więcej. Zamiar zrobienia i prowadzenia egzaminów w taki sposób dawniej w wielkich budynkach, w których w wysokich kamienicach, za którymi, ażeby wejść do pokoju, specjalnie stały oddzielające drzwi, to jest próba pewnego rodzaju inscenizacji. Inscenizacji, której uczestnicy, w tym ten egzaminujący, często nie są świadomi. W rozumieniu takim, że wielu z tych prowadzących nie ma pojęcia, nie jest świadoma tego, jaką odgrywa rolę, poza tym, że jest egzaminatorem. A ktoś, kto wymyślił tę koncepcję tych drzwi takich masywnych, przez które się wchodzi spotkać dziekana, dyrektora i tak dalej, czy w końcu danego egzaminatora,
Te wielkie drzwi odwołują się do naszego zakorzenionego głęboko w psychice doświadczenia związanego z procesem wcielenia, niepewności, która jest niewiadomą, a która odwołuje się do doświadczenia co najmniej drugiego wcielenia. Czyli jedno już było, jest śmierć, jest proces pośmiertny i jest ten ryzyko, czy też obawa przed tym niepewnością i ryzykiem, które wiąże się z potencjalnym kolejnym wcieleniem, zanim zrozumiemy, czym są wcielenia i zanim zrozumiemy, co nas czeka za drzwiami. I teraz, kiedy odnosimy się do tego snu, kiedy odnosimy się do tego konkretnego doświadczenia wielkich drzwi i tego, co za tymi wielkimi drzwiami jest, a za które się wchodzi pojedynczo, to za tymi wielkimi drzwiami spodziewamy się kogoś, kto będzie decydował o naszych losach. Stąd też ta niepewność, stąd też wątpliwości i dyskomfort. Ale tak nie musi być. Za tymi drzwiami możecie być sami, możecie spotkać kogoś, kto wam będzie pomagał zrozumieć sytuację, albo możecie spotkać kogoś, kto wam pomoże ocenić wasze życie. Jeżeli będziecie czuć się bezradnie, możecie liczyć na to, że ktoś wam pomoże ocenić przebieg waszego życia i podjąć decyzję, co dalej. Dlatego, że paleta wyborów i możliwości, które przed wami stoją, jest bardzo duża. Jak już wspomniałem, pojawia się możliwość kolejnych wcieleń, pojawia się możliwość kompletnego odejścia, oczyszczenia zupełnie się, porzucenia tego, co jeszcze zostało, czyli rozpuszczenia ciała duchowego, uwolnienia wcielenia, zakończenia wcielenia w postaci takiej, że to, co nazywamy wcieleniem, a dokładniej ta część wcielenia, która należy do duszy, którą dusza chce, czyli wyciąga te informacje, całą wiedzę, całe doświadczenie, wszystko, co jest związane z tym, co przeżyliśmy, ale nie potrzebuje już ciała duchowego, tego właściwego ciała, w którym przeżywamy. I za tymi drzwiami dochodzi do tego procesu, w którym zaczynamy rozumieć, że to już nie jest potrzebne, że już skończyliśmy ten proces, który tu przeżywaliśmy i teraz mamy nowe możliwości. I dokładnie o tym jest ten konkretny sen. To jest sen o oczekiwaniu przed drzwiami. Dlaczego bohaterka nie weszła za drzwi? Dlatego, że jest żywa. Dlatego, że w trakcie tego snu albo przywracały się jej, powracały do niej wspomnienia sprzed obecnego lub jednego z wcześniejszych wcieleń, lub dlatego, że obserwowała, jak inni się wcielają, jak inni doświadczają procesu wcielania. I z tego właśnie względu mamy do czynienia z bardzo specyficznym doświadczeniem, czyli z współodczuwaniem obaw, lęków innych ciał duchowych, bo dosłownie dochodziło do tego, co nazywamy kontaktem między dwoma ciałami duchowymi. Tym, że czujesz cudzą obecność, cudze emocje. Jesteśmy w stanie doświadczać tego na co dzień w normalnych warunkach, jak nie jesteśmy w stanie doświadczać tego w takich szczególnych przypadkach, jak ten konkretnie tutaj opisany. I teraz, żeby kontynuować wątek, mamy motyw powiązany. Inny autor, a właściwie autorka, a podobna historia. Miałam podobny sen. Moim zadaniem było przygotować dzieci, które mają się urodzić. Trzeba było je ciasno upakować, by doznały jak najmniej szkód. Podczas podróży, przypisek Mewa. Miałam świadomość, jak to przejście jest niebezpieczne. Jak już było dziecko przygotowane, wyrzucane było do góry, przez jakby membranę, poza którą wszystko było odwrócone, jak w lustrze. No i do góry nogami. I tutaj mamy bardzo dużo informacji dotyczących procesu wcielenia. Ja osobiście się troszeczkę śmieję, kiedy słyszę, czy też czytam ten sen, z racji tego, że natychmiastowo wiem, o jakiej przestrzeni rozmawiamy, jest mi ona niezwykle znajoma i mogę powiedzieć, że u osób, które ją śnią regularnie, które widzą ją regularnie, ja to pieszczotliwie nazywam działem logistycznym. Generalnie to był tak zwany prawdopodobnie wydział cudzysłów załadunkowy. Ja to ujmuję żartobliwie, że zaraz przy rampie. Jak ktoś kiedyś pracował na magazynie lub miał styczność z jakimkolwiek procesem logistycznym, gdzie ładuje się jakiś towar, a później się go wysyła, to ja wiem, mam nadzieję, że się nie obrazicie za to porównanie, ale
Ze względu na moje skrzywienie logistyczne, no niestety zawód przez jakiś czas sprawowałem i tak mi zostało. Niemniej, ja się tu uśmiecham tak, pół przekąsem, trochę z żartem. Dla osób, które regularnie śnią motyw przewodnika, czyli psychopompa, o czym wspominałem, można pełnić tą rolę w trakcie sennej za życia. To miejsce jest niezwykle znajome, bo to jest to miejsce, gdzie część z nich jest dysponowana na zasadzie: wy dzisiaj pracujecie i macie za zadanie odprowadzić ludzi z konkretnego regionu albo konkretne szczegółowe osoby. Czasem ludzie śnią już od momentu, kiedy są tymi przewodnikami, prowadzą. Nie do końca wiedzą co, jak, ale wiedzą, gdzie mają iść, wiedzą, co robić i tak dalej. Kolejny wątek jest taki, że część osób trafia do działów, które z jednej strony ja żartobliwie nazywam archiwum, inny dział nazywam rampą, jeszcze inny nazywam porodówką. Tu mieliśmy do czynienia z działem porodówki, który jest bardzo podobny, czy też bardzo w uroczy dla nas mentalnie sposób przedstawia proces przygotowywania i łączenia ciała duchowego z ciałem materialnym, ciałem fizycznym. I tak, ta porodówka jest w pewnym stopniu odwzorowaniem świata materialnego, czyli to, co tam zaistnieje, jest raczej odbiciem tego, co znajduje się w świecie materialnym. W świecie materialnym mamy ciało człowieka, które się zaczyna rozwijać, mały człowiek się zaczyna rozwijać w brzuchu swojej mamusi, a dokładniej w jej łonie. I w momencie, gdy ten mały człowiek przechodzi proces rozwojowy, w jednym z planów dolnych, w miejscu, o którym teraz mówimy, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ktoś odpowiedzialny za daną zmianę ma przed sobą coś, co przypomina paczuszki z noworodkami i w tego noworodka, którego niejako ma obraz odwzorowujący, kopię, nie chcę powiedzieć, pewien rys, schemat, następnie ma umiejscowić, podczepić, przytulić, połączyć, szukam odpowiednich wyrazów, żebyście nie poczuli jakiegoś głupiego skojarzenia typu podczepić znaczy, że to podczepy. Nie, nie. Chodzi o to, żeby połączyć świeżo przygotowaną koncepcję ciała duchowego, kogoś, kto chce się wcielić, kto zdecydował się na wcielenie i już sam przygotował pewne elementy, lub kogoś, kto chce się wcielić i prosił o to, żeby wybrać dla niego okoliczności lub były, żeby one były niespodzianką. Więc taka osoba musi wziąć, połączyć ciało duchowe z ciałem materialnym, które jest w planie materialnym. I te pakunki, które są tu przygotowywane, te ciasne upakowanie, to jest tak jakby skompresowanie całej wielkiej ilości tego, co się znajduje w gotowym ciele duchowym, całego gotowego ciała duchowego, tak w taką formę, która wciśnie się w tego małego człowieczka, a nie ma prawa się w normalnych warunkach zmieścić i która się przeniesie, jeśli szczęśliwie przejdzie proces narodzin, do tego człowieka, który się urodzi. I on potem będzie się rozwijał, paczuszka będzie się rozpakowywać troszeczkę jak skompresowany plik, archiwum, zip, rar, jakie używacie, jakie lubicie. I nagle odblokowują się kolejne informacje, kolejne elementy wiedzy i kierunek, w którym zmierzamy. Krótko mówiąc, ten dział, który tu jest opisany w sennie, odnosi się stricte do momentu, w którym wiemy już, że ktoś się wciela, i jest w świecie zaistniało ciało fizyczne, do którego trzeba umożliwić jego wykorzystanie przez duszę. Więc mamy ciało duchowe, które ktoś przygotowuje, jak to jest ładnie opisane, ciasno upakowuje, tak żeby doznało jak najmniej szkód, jak najmniej straciło, jak najmniej elementów się, że tak powiem, wygięło, zatarło, ścięło, zgięło, ale spakować tak, żeby można to było zmieścić w tym małym człowieku, który się urodzi. Krótko mówiąc, to był dział pracy nad ciałami duchowymi. W pewnym wariancie, w dwóch konkretnie wariantach. Pierwszy, kiedy ktoś kompletnie nie wie i nie chce wiedzieć, w co się wcieli i w jakich warunkach. A drugi przypadek to sytuacja, kiedy ktoś dokładnie wie, co chce, jakie cechy i tak dalej, i to wtedy już są konkretne ciatwy przygotowane i one się później, ich odbicie pojawia się w planie materialnym. I teraz w konsekwencji łączyć się z właściwym ciałem. I teraz
To, co tutaj jest opisane, często łączy się z tak zwanym motywem, który podejrzewam, że ta autorka też mogła widzieć. Mianowicie w kwestii maluchów zwykle pojawia się motyw klejnotów, zwykle jakiś czegoś, co wygląda jak kamień szlachetny albo światełko zamykane w dłoni, albo klejnotów kładzionych na piersi tego dziecka, gdzieś po środku, troszeczkę powyżej pępka, albo wsadzanych w łapkę tego dziecka. I to jest, moi drodzy, dokładnie to, co nazywamy klejnotem duszy, diamentem duszy, kryształem duszy i tak dalej, i tak dalej. A co wiąże się oczywiście z naszym intencjonalnym połączeniem pomiędzy tym ciałem duchowym, które za pomocą tego pryzmatu, kalejdoskopu, którym jest kryształ duszy, udaje się i korzysta z konkretnego wcielenia. I to jest właśnie to, te doświadczenie, ten konkretny motyw. I uwaga, co ciekawe, w następnym liście, w następnym komentarzu od Was mamy sytuację potwierdzoną przez inną osobę, innym snem, innym doświadczeniem. Dosłownie to samo mi się śniło, ale z innej perspektywy. To mnie ktoś właśnie wypychał do góry i spadałam z odwróconej rzeczywistości. Bardzo przedziwne uczucie. Do dziś mnie aż ściska, jak mi się ten sen przypomina. Lustro, przez które przeszłam i do góry nogami. Zobaczcie wspólny motyw. Po pierwsze, wszystko odwrócone za membraną, która przypomina lustro i świat jest do góry nogami. I co my wiemy, podstawową rzecz, podstawową informację, którą my wiemy na temat natury świata? Jest ona taka, że nasze oczęta widzą do góry nogami. Świat, który widzimy, jest do góry nogami. Jak w tym żarciu o Australijczykach, którzy żyją w świecie do góry nogami. I kiedy uświadomicie sobie, że wszystko, co wasz mózg przetwarza, jest dokładnie odwrotnie, to nasza głowa zaczyna bardzo dziwnie pracować i zaczynamy wyciągać bardzo dziwne wnioski. Natomiast to jest pierwsza taka medyczna sprawa. Druga kwestia. Zauważycie pewnie, zwróciliście uwagę, co po niektórzy z was, że jest tu motyw lustra. Tłumaczyłem i opowiadałem wam, że tym, w jaki sposób materializują się rzeczy w planie materialnym, jest plan lustrzany. Tych z was, którzy są bardzo zainteresowani i chcą koniecznie wiedzieć, co to plan lustrzany, nagranie o planie lustrzanym już znajduje się na YouTubie w sekcji dla wspierających, do której możecie dotrzeć chociażby za pośrednictwem mojej pierwszej mitologii, żeby tak troszeczkę liznąć tematu, a jak bardzo się zainteresujecie, to następnie zapraszam na Discorda, gdzie są już opracowane również dwa kolejne warsztaty, z których jeden pojawi się dosłownie dziś, jutro, pojutrze, również na YouTubie w dziale dla wspierających, mianowicie plan astralny i planeteryczny. Wszystkie cztery plany przeplatające są już zaadresowane i opracowane i będzie można je tak jakby posłuchać, dowiedzieć się o niektórych miejscach związanych z astralem szeroko pojętym, jak i o tym, jaką funkcję pełni planeteryczny. Natomiast tutaj konkretnie chcę wam pokazać, że znowu mamy odniesienie z jednej strony do lustra, przez które się rzeczy materializują w planie materialnym i z drugiej strony do pewnego obrócenia. I sam motyw spadania w świat, który został tutaj przez Banishing przedstawiony dokładnie w taki sposób, gdzie postać niejako spada w odwrócony świat, czyli spada w niebo. Motyw spadania w niebo to jest zresztą jeden z ważnych motywów sennych, które opracowywaliśmy przy okazji motywu lotu. Myślę, że jeszcze będziemy do niego nieraz wracać, natomiast motyw spadania w niebo to jest bardzo często artystycznie motyw pokazywany. To tyle na dzisiaj.